Hejo, cześć, witaj kolejny raz w kolejnym unboxingu. Dzisiaj będzie to unboxing edycji kolekcjonerskiej South Parka The Fractured Butthole. Tak, wiem już, premiera była jakiś czas temu. Ja dopiero teraz ją kupiłem, znaczy tata mi kupił. I się cieszę, bo chcę strasznie zagrać tego nowego South Parka. To wszystko, słuchajcie, teraz. Wiecie, no, nowa klawiaturka jest wszystko, teraz będę mógł, nowa kamerka, będę mógł dobre let's play teraz znowu dla was robić. Więc teraz wracamy, jak coś z nagrywaniem na kanał. I tak ludzie, jeżeli będziecie chcieli serię też wbijcie 75 w górę. Dodaję wam serię, bo wiem, że lubiliście serię z tamtego starego South Parka. Więc zaczynajmy, jest to edycja zakupiona w Polsce. Tata dał chyba 260 zł, coś takiego za nią. Tutaj ma jedną taką tą oberwaną, ale no. Trudno, czasem się zdarza. Więc wygląda tak z przodu. W środku mamy oczywiście Kuna, czyli Cartmana. Z boku wygląda tak. Tak wygląda ten bok. Drugi bok wiem, że chyba inaczej wygląda. Tak. Drugi bok wygląda tak o. I tył mamy tutaj. Ciemny cień padł na South Park. Stwórz własnego superbohatera, jeżeli są w umiejętności, aby uratować miasteczko. W edycji kolekcjonerskiej mamy figurkę Kuna. Mamy trzy postkardy, czyli takie te, wiecie, pocztówki, grę. Za darmo South Park: The Stick of Truth. Do tego ekskluzywne stroje i artefakty, to chyba nawet, nie wiem, to, znaczy to jest za tej gry i to jest, jak mi się nazywa, Taueli, Your Gaming Bud. Więc jeszcze jego dostajemy. Jeżeli będziecie chcieli, mogę za darmo wam oddać kluczyk do Stick of True, że kto na przykład sobie nie przeszedł. A, lepiej wyjmę to na tamto. O kurwa. Kto nie grał jeszcze w Kijek Prawdy, a chciałby zagrać, mógłby sobie zagrać, więc to zdejmujemy. I mamy teraz tutaj te same pudełko, tak samo wszystko, chyba tylko tył inaczej, tak. Z tyłu mamy tylko miasteczko South Park. Tak sobie walnę chmurkę, poczekajcie. Chmureczka, dobra. I otwieramy teraz od góry. Poczekajcie, aż wstanę. Dobra. Więc pierwsze rzeczy, jakie dostajemy, tutaj słabo, bo tutaj one są z kodami. To wygląda tak. I tak, jak kody by się zobaczyli, to one i tak już są wykorzystane. Więc mamy pierwsze tak o. Stroje i artefakty. Mamy Grand Wizard King Costume, czyli strój Cartmana z Kika Prawdy, i Princess Kenny Costume, czyli strój Kennego z Kika Prawdy. Potem artefakty Bread of Elf Ears i Alien Probe MK2. Więc dobry artefakt become more powerful and charge your ultimate faster. Więc mamy artefakty, tu nic z tyłu nie ma. Więc to. I jeszcze jeden kod na Taueliego. Podobno to jest tylko jak samouczek taki trochę. Więc jakoś nie jest fajne. I tutaj mamy nasze pocztówki. Mamy w takim oto i opakowaniu te pocztóweczki. Ja je sobie otworzę, z tyłu mamy oczywiście South Park. Ja je otworzę. Wyjmę je, pokażę wam tylko te pocztówki. Mamy trzy pocztówki, mamy jedną pocztówkę Kun, czyli Cartmana, jak zwalcza bandytów. Potem mamy Captain Diabetes. O Boże! I na ostatnią Profesor Chaos. A to był świetny tutaj. No. Z tyłu wyglądają tak, oczywiście możemy je wysłać dla kogoś, choć nie wiem, czy ktoś, kto zbiera takie rzeczy, by je wysłał. Na pewno wiem, że ja ich bym nie wysłał. To bym je sobie zostawił. Nigdzie sobie zostawię, tak jak mówię. Kolejna rzecz. W środku to gra South Park. Tutaj z tyłu tak. Otworzę ją. Zobaczmy, co w środku jest.
W środku jest o Season Passie. Jakie figurki można kupić? Jest figurka do kupienia jeszcze. 18 cm figurka Mysteriona. 8 cm figurka profesora Chaosa i 7,5 cm figurka Mysteriona. Więc my mamy tą większą wersję shopa. Ja bym chciał mieć bardzo tą. Może jeszcze sobie kupię tę informację o Season Passie. Tutaj jest kod na South Parka The Stick of Truth. Jeszcze tego nie będę wam pokazywał. No i nic więcej, jest kod aktywacyjny gry. No i aż chyba tak 3 płytki z grą. Więc to było w środku. Co dalej? Chyba teraz już przechodzimy do największej rzeczy. Czyli figurki, tak. Dobra. Bum. Skija. Więc teraz mamy tą figurkę. O tak o. Eju. Wyjmę z tego od razu. Bum. Bum, bum, bum. I pop, pop, pop. I tu jest figurka Chopa. Bardzo dobrze zrobiona, wam powiem. Mi się podoba. Bo dobrze widać. Mi się podoba, jak jest zrobiona. Bardzo fajna. Tak wygląda z tyłu. Tak wygląda z przodu. Bardzo fajna. Nie jest zbyt duża w porównaniu na przykład. Nie wiem, czy on zawsze porównuje z figurką Uncharted 4. Tyle samo zapłaciło się, znaczy oczywiście za to dałem trochę więcej, dałem 150 euro. A to też kosztuje na 150 euro, tylko jak to się nazywa jej, ją ciężko znaleźć, w ogóle jest teraz. Tak samo jak z kilka prawdy. Więc tak, ludzie, to było na tyle w tym unboxingu. To jest wszystko, co dostaliśmy, czyli pudełko, figurkę, shopa, grę. Pocztówki i tak naprawdę nic chyba więcej, więc no jeszcze te kody, więc tak ludzie, to było na tyle w tym unboxingu, myślę, że wam się spodobał, jeżeli tak możecie zostawić łapeczkę w górę, jeżeli chcecie nowy zasubskrybować, mówię dla was bardzo serdecznie i na razie.